Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmiku będzie tylko szybka aktualizacja stanu nasion albicji, które siałem 2 tygodnie temu. Tutaj będziecie mieć odnośnik do filmiku, gdzie pokazywałem, jak były one siane i tam jakieś porady dawałem, jak przyspieszyć ich wzrost. No a w dzisiejszym odcinku tylko zobaczycie po prostu, jak na przeciągu 2 tygodni roślinki się rozwinęły, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Minęły 3 dni od posadzenia i zobaczcie, tutaj wychodzi nasionko powoli. Jeszcze w kilku miejscach widziałem, o tutaj, tu też wychodzi powoli, czyli nasiona zaczęły kiełkować po około 3 dniach. Tutaj już nawet takie zielone się pojawia. Nie jestem pewny, czy to te albicje. O, tu nasionko zaczęło też wychodzić. Więc na dniach już powinny się roślinki pojawić. Nadal pamiętamy o tym, żeby utrzymać wilgoć. I czekamy na dalsze efekty. Dzisiaj mija dokładnie tydzień od posadzenia nasion. Możecie zobaczyć, dość sporo ich już wykiełkowało. Ale kolejne jeszcze nadal rosną. Czekamy dalej. Tak wygląda sytuacja po 2 tygodniach. Możecie zobaczyć, dużo siewek już liście wypuściło. I bardzo dobrze wyglądają. Ogółem doliczyłem się 37 wykiełkowanych roślin, a posadzonych było około 70-80, więc to połowa prawie wzeszła, bardzo duży procent. Więc w przypadku, jeżeli kupujecie 10 nasion, no to możecie się właśnie spodziewać mniej więcej połowy, że wzejdzie. Minęły 2 tygodnie, no i zobaczymy w kolejnych tygodniach, jak sobie poradzą, bo aktualnie mamy zimę na zewnątrz, więc teoretycznie powinny mieć niedobór słońca, ale pozostałe sobie bardzo ładnie radzą, te już dorosłe, 3-letnie, więc nie wydaje mi się, żeby to był problem. No, to by było na wszystko dziś. Na zewnątrz mamy zimę. Połowę lutego. No, dziękuję za oglądanie.